Adam wam teraz powie jedną ważną rzecz, bo zadam mu pytanie. Adamie, powiedz mi, co jest najważniejsze w życiu? Ten tekst mnie niszczy, ale powiem, bo nam to weszło w krew. Najważniejszy w życiu jest akumulator. Słuchajcie, i to jest jedna, jedyna święta prawda. Cześć, witajcie, Robert Mazurek z tej strony. Witam serdecznie na kanale Mr. Akumulator. Po mojej lewej stronie, zgadnijcie kto? Adam Klimek, witam. Bardzo mi miło. Słuchajcie, Adam tydzień temu zawitał do Szczecina. Ja do tej pory mało śpię i w ogóle jestem pod pełnym wrażeniem. Dziękuję ci, Adamie. Dostał się do programu, słuchajcie, poznajomości. Tak, poznajomości, ale słuchajcie, to jest tak. Ty będziesz robił w niedługim czasie bardzo ciekawy projekt. Tylko top secret. Tak, top secret, o którym nie możemy mówić, ale sobie przywożę ci teraz dwa akumulatory, które będziesz wykorzystywał. I teraz top secret odnośnie tych akumulatorów. Akumulatory wykorzystują grafen w budowie swojej. Coraz bardziej zaczynają przypominać kapasitory, jak to się ładnie po naszemu nazywa? Kondensatory. Kondensatory. Zaczynają przypominać kondensatory. Płyty ujemne są mocno nagrafenowane, przez co akumulator szybko przyjmuje, szybko oddaje, idzie to w kierunku grafenu. Pamiętasz, jak nagrywaliśmy w Szczecinie, wspomniałem ci, że on ma do 6000 cykli. Słuchajcie, to już się wydało w ogóle kosmiczne, abstrakcyjne, bo 6000 cykli, no nie. Jestem przygotowany, że to jest 600, 700, 800 cykli. No tak się mniej więcej to przyjęło. No tutaj tak, jest przynajmniej napisane, ale na pewno jak testuję, to nie omieszkam tego sprostować, jeżeli coś będzie nie tak. Jestem za, bo słuchaj, bo my te rzeczy dopiero planujemy importować, tak? To są rzeczy, które jakieś tam pierwsze... Prapremiera. Tak, jak pierwsze dwie palety, żeśmy sobie posprawdzali, od ponad roku się tym bawimy i chcemy mieć jakąś taką, wiesz, swój pomysł, ale zobacz, przy 30% rozładowaniu blisko 6000 cykli masz do dyspozycji i to jest typowy akumulator pod instalacje solarne, czyli tak jak ty będziesz chciał w swoim projekcie, ładowanie, rozładowanie, ładowanie, rozładowanie i była mowa o... suszarce. Była mowa o suszarce, że, bo to jest jakby takie urządzenie nieszczęśliwe. Czajnik bezprzewodowy, suszarka. Generalnie duży pik. Ja uważam, że to są urządzenia, które tak naprawdę najwięcej robią szkody w przypadku choćby korzystania z akumulatorów. No ale są sytuacje, gdzie trzeba to wykorzystać. No i suszarka jest, ciężko ją zastąpić, że tak powiem. No. Adam, cenię twój czas. Pod filmem, który puściłem na swoim vlogu, pojawiło się kilka pytań. Czy ja ci mogę zadać pytanie odnośnie tego, co ty myślisz o systemie start-stop? Słuchajcie, system start-stop można bardzo łatwo porównać do klapek kolektorów. Pewnie część z was ma, a część nawet nie wie, że ma. A ci, co nie wiedzą, to lepiej, żeby się dowiedzieli, bo jak się one odkleją i wpadną do silnika, to wtedy jest kilkanaście tysięcy do tyłu. Co to są klapki kolektorów? To jest dokładnie jak start-stop. Słuchajcie, żeby spełnić coraz bardziej rygorystyczne normy emisji spalin, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że możemy zeschodzić z różnych rzeczy, ale prawda jest taka, że matematycznie, jeżeli spalimy 10 litrów paliwa, to na przykład CO2, czy cząstek stałych w przypadku diesla, mamy określoną liczbę. Jeżeli spalimy 5 litrów, no to jeszcze mniej. Jeżeli byśmy spalili litr, to byśmy mieli normę już Euro 8. Więc system start-stop tak naprawdę wyrzuca nam, wyłączy nam silnik, który na biegu jałowym no jednak trochę tego produkuje. Adam, a nie jest tak, bo ja akurat nie mam o tym pojęcia, ale wydaje mi się, że przy samym rozruchu silnika on mimo wszystko też trochę więcej zużywa paliwa. No tak, czy, ale... Czy to jest taki mit? To jest, myślę, że jeżeli jest uruchomiony, to nie ma mieszanki startowej, bo ciepły silnik. Zauważmy, że start-stopy, jeżeli są zimne, to one dopóki nie osiągną temperatury jakiejś tam zadanej, one się nie wyłączą. Podobnie jak gdy mamy spadek napięcia na baterii, on też nie zgaśnie sam. Natomiast start-stop, jakby to, że on nie pali paliwa, to jest jedna rzecz, natomiast tu trzeba zadać sobie pytanie, co się dzieje z silnikiem, więc wszelkiego rodzaju gładzie, które powstały, choćby w nowym Audi, gdzie mamy specjalną substancję, nie pamiętam nazwy teraz technicznej, ale chodzi o to, że selektywna praca cylindrów, czyli jeden cylinder nie pracuje, a dwa pracują. Tak jak w chemii jest, w silniku na przykład? Tak, że tylko że tam jest troszeczkę inaczej zrobione. Tu jest coś takiego, że wrzucamy i żeby utrzymać film olejowy, musimy tą powierzchnię cylindra pokryć. Co to oznacza w praktyce, żeby nie opadać historii dłużej, że w przypadku remontu prawdopodobnie odbudowanie tej powierzchni na cylindrach w warunkach polskich będzie niemożliwe. Podobnie jak z Nikasilem.
jakby w Wielkiej Brytanii da się naprawić cylinder, który ma, jest pokryty Nikasilem. W Polsce chyba nie bardzo. Przynajmniej ja nie znam takiej firmy, która robi te rzeczy. Więc to jest szereg rzeczy. No weszły przez to EFB, weszły AGM-y, tak? Choćby z swojego podwórka. To wszystko jest trochę takie gonienie własnego ogona i myślę, że albo zrobimy coś z tym, czy uznamy, że nasz wpływ na środowisko nie jest tak znaczny, jak nam podają niektórzy, albo wrócimy do wodoru, który jest znany od wieków. No Adam, i tak. Taki rachunek ciągniony, nie? Typu tak, auto będzie nie spalało paliwa, jak stoi ciepłe, rozgrzane na światłach, nie spala paliwa, ale teraz tak, alternatory są na tyle wzmocnione, ty znasz te alternatory, rozruszniki, że one są na tyle mocniejsze, że one jakby nie będą się zużywały wcześniej? Bo też o tym była mowa, ja byłem przekonany, że ten, jakby ta trwałość będzie znacznie skrócona. Natomiast znam samochody, choćby z naszego podwórka, którymi jeździmy służbowymi. One mają często gęsto przebiegi około 200 tysięcy, już te, które są najstarsze. I nie pamiętam, żeby gdzieś tam były jakieś takie jakby masowe naprawy alternatorów czy rozruszników. One są dosyć trwałe, niemniej jednak są drogie. Tak? Mhm. Tutaj doszło parę rzeczy do budowy i one są dosyć drogie. Natomiast no start-stop to jest, mówię, no to jest trochę gonimy własny ogon, bo jednak ja nie kupuję tej sytuacji, gdzie wjeżdżamy z autostrady na stację paliw i momentalnie nam gasi auto. Mhm. Nie oszukujmy się, turbospożarka jest bardzo gorąca, ona potrzebuje trochę, żeby przed nią przeciało powietrza, żeby oleju przepompować. Jeżeli to połączymy z miskami olejowymi, które są dzisiaj takie bardzo płytkie, no się, jeżeli chodzi o pojemność oczywiście mówię, 2,7 litra, 3 litry, 3,5 litra, i ja tego nie czuję. To według mojej wiedzy to jest zabójstwo dla tego silnika. No stąd pewnie też jednostki wytrzymują 150-200 tysięcy i to się kończy życie, gdzie ja jestem przy wyuczonym samochodach, które mają 500 000 i się świetnie czują. No. Milion, na przykład Toyota tak, stare. Tak. Ja uwielbiam system start-stop, bo tam, gdzie włożono akumulatory słabej jakości, to my mamy po prostu klienta. Weryfikacja następuje po prostu. Tak. Adam, drugie pytanie, które ci zadawali ludzie, to czy zawiódł cię kiedykolwiek akumulator? Zawiódł mnie, aczkolwiek ja mam do akumulatorów takie bardzo zdrowe podejście i na przykład pamiętam film, gdzie ważyłeś akumulatory. Ja też jakby ta moja przygoda z motoryzacją opierała się i też na pracy w różnych sieciach, w różnych miejscach. No i wiem, gdzie można było kiedyś oszukać, bo wiele firm, które robiło pod własną marką te akumulatory, oszukiwało, tak? Oszukiwało się na ilości płyt, no bo skrzynka musi być dinoska. A to skrzynka, tak? 7,4 to 7,4, tak? 5,5 to 5,5. Więc były takie sytuacje, że mnie te akumulatory zawodziły, ale nie w takim sensie, że obudziłem się i nagle nie odpala, tylko trwałość, tak? Że na przykład ja też monitorowałem ten akumulator z racji tego, że pracuję, tu gdzie pracuję, to nie jest tak, że ja raz w roku przed zimą lecę z opornicą i mówię, o chyba coś leci, nie? Tylko interesował mnie jeszcze kiedyś kolor elektrolitu i sprawdzałem, bo tak naprawdę wielu klientów przyjeżdża na reklamację z akumulatora, mówią, że proszę pana, kupiłem pana rok temu, ale jest lipa. Więc ja otwieram podmaskę i widzę od razu, ma pan nowe sprzęgło w alternatorze, tak, kierunkowe, albo na przykład widzę, że stojan jest błyszczący, czyli proces następował degradacji poprzez niesprawny samochód, no i na koniec zrobiłem alternator na przykład, klient mówi, on to jest dobrze, ale przez te 3 miesiące czy pół roku jazdy z niewłaściwym ładowaniem, z przeciążeniem, czy na przykład rozrusznik, który gdzieś tam na tulejach ledwo mieli tym motorem, no to jednak ten akumulator został w kość, tak, i kiedyś wystarczyło wziąć aerometr, zobaczyć brunatny elektrolit i sprawa była jasna, tak, jest bateria przeciążona. Niemniej jednak no, trzeba przyznać, że ludzie też nie do końca chyba słuchają takich osób jak ty. Dopasowanie akumulatora jest kluczowe. Tak, przychodzimy do sklepu i szukamy najwyższy prąd. No po co ci najwyższy prąd? Tak? Pamiętam technologie Silver, jak one wchodziły, czy to był kosmos, no jak srebro, płyty posebrzane. Taki marketing. Marketing był dookoła, ale faktycznie tego prądu było więcej. Tak? Natomiast no, te płyty były troszeczkę cieńsze. Co oznacza cieńsza płyta? No więcej prądu, więcej płyt w sensie, więc więcej prądu, bo fizycznie włożonych więcej. Ale trzeba pamiętać, że w momencie obciążenia, na przykład taksówka, pomoc drogowa, karetka, one są powyginane, masa czynna sobie z nich wypada, leży na dnie, robi mikrozwarcia. To taka książkowa sytuacja, więc bardzo dbałem o to, żeby swój akumulator sprawdzać, ale też bardzo pilnowałem, żeby na każdym przeglądzie, przy każdej wizycie mojego klienta chłopaki mieli możliwość podpięcia na chwilę sprawdzenia takich podstawowych rzeczy, ważna sprawa. To dawało oddech. No, a szczególnie w nowych autach, gdzie akumulator wysiada bez ostrzeżenia.
W starych można było go kręcić, on tam na tych 11 voltach próbował jeszcze mielić, nie? Adam, a dbasz o swój akumulator, który masz u siebie w prywatnym samochodzie? Jest taka sytuacja, że tam faktycznie przed zimą spróbujesz go doładować, sprawdzić, zobaczyć, czy raczej kiedy daje ci oznaki dopiero, tak powiem, szczerze? To chyba nikt nie uwierzy, ja potrafię go wyjąć i nawet umyć. To nie jest tak, że tylko sprawdzam, jak się czuję, ale również... Tak, dokładnie. Mam nawet takie szczotki gdzieś tu leżą, PRL-owskie, gdzie można było sobie tam przeczyścić. Zawsze gdzieś tam na górę rzucę, żeby nic się nie działo złego, ale również wyjmuję akumulator, dlatego że może dojść do sytuacji takiej, że nagle jest jakiś pik ładowania z jakiegoś powodu, gdzieś tam sobie wykipi, no i karoseria koroduje. Więc wyjmuję go, myję sobie wodą z płynem do mycia naczyń, osuszę, posprawdzam. Mam też jakiś taki fajny tester, już bardzo myślący. No i wrzucam do samochodu. Tak naprawdę póki co nie mam problemów z akumulatorami, natomiast lubię eksperymentować. Tak? Zdarzało mi się, że kupowałem akumulatory bardzo budżetowe, żeby zobaczyć, co się dzieje. Nie tylko dlatego, żeby zaoszczędzić. Adamie, tak często rozmawiam ze swoimi znajomymi z branży i tak troszkę się naśmiewamy, że Matiz i Tico to są najbardziej skomplikowane samochody z wymianą akumulatora, bo tam tego miejsca malutko, 35 malutki akumulator, była. No dokładnie. Jest u ciebie jakieś takie auto, które jak miałbyś w nim wymienić akumulator, to byś się zastanawiał, czy ci się chce? To znaczy, myślę, że kiedyś problematyczne były akumulatory w autach, które miały, w amerykańskich autach, które miały w nadkolu akumulator i były calowe na przykład wejścia, czyli miały boczne mocowania. Z moich czasów firma Five Star robiła takie akumulatory, gdzie faktycznie były boczne mocowania ich. No i to ich nie było wtedy. Ale mieliśmy bardzo fajny patent, zrobiony przez rzemieślnika, notabene chyba gdzieś z południa Polski, gdzie mieliśmy zwykłą klemę, która wychodziła sobie tutaj nad kopertę, a tu była calowa śruba i się to taka była modyfikacja. No i tam się jakby schodziło, natomiast z akumulatorami nie ma większego problemu z wymianą, ale są na przykład samochody, gdzie na przykład ciężko jest wymienić termostat. Na przykład, tak? Dalej jeździsz F-150? Tak, no bo to jest samochód do pracy. To jest samochód do pracy, ale no jakby mam jeszcze kilka marzeń swoich. Jedno stoi przed tobą, ale na razie nie mogę. Tak, dobra. Słuchajcie, i Adam wam teraz powie jedną ważną rzecz, bo zadam mu pytanie. Adamie, powiedz mi, co jest najważniejsze w życiu? Ten tekst mnie niszczy, ale powiem, bo nam to weszło w krew. Najważniejszy w życiu jest akumulator. Słuchajcie, i to jest jedna, jedyna święta prawda. Adamie, masakra. Super, bardzo dziękuję. Ci dziękuję za spotkanie. I to jest fajna rzecz i obiecuję, że jak już puszczę w pracę, to na pewno opowiem szczerze, co o tym myślę, bo tu nawet nie chodzi o to, żebyśmy gdzieś to próbowali. Żeby było jasne, to nie jest lokowanie, to nie jest reklama. To też chciałem też widzę na czym powiedzieć. Jasne. Adam, wejdę ci słowo teraz. Mi bardziej zależy to, bo wiesz, my musimy dość sporo kupić dolarów i dość sporo wysłać pieniędzy tam. Także jeżeli będą złe doświadczenia z tym, jeżeli się okaże, że coś jest nie tak, uwierz mi, zaoszczędzisz mi sporo kasy. Ja wiem. To tak samo pamiętam klienci, którzy twierdzili, że producenci opon specjalnie puszczają buble. Naprawdę, jeżeli ktoś kiedyś był w fabryce opon i to jest bardzo skomplikowana technologia budowy opon i produkcji opon, naprawdę jest ciężko wyprodukować oponę. Znacznie łatwiej zrobić wiele rzeczy w świecie niż oponę, bo się składa z rzeczy, które do siebie nie pasują, tylko trzeba je wulkanizować. I naprawdę wyłapanie na pierwszym etapie jakiegoś błędu, czy nie wiem, czy kord jest źle, czy jest zbyt duża wibracja, czy jest nieszczelność, to wyłapanie powoduje dużo oszczędności. Bo my te opony i tak wrócą z rynku, ale wyłapanie wcześniej zamyka temat. Tutaj tak samo mówię, czy chodzi o akumulatory, czy o narzędzia. Ja sobie zawsze cenię, jeżeli ktoś powie, słuchaj, używam do tego, jest tak i tak. Tak? No, kłopot jest taki, bo w internecie jednak mamy... No jakby tyle wiedzy, że nic nie wiemy. Niestety wielu ludzi mówi o rzeczach, na których się nie zna, ale też jest taka sytuacja, że na przykład ja też wielokrotnie mówiłem, że kiedyś palnąłem babola. Powiedziałem coś, co faktycznie jest nie tak i też próbowałem się z tego wycofać. Jeżeli ktokolwiek coś robi, to często gęsto gdzieś tam popadnie w jakąś tam powiedzmy... Palnie głupoty, albo na przykład wydaje mu się, że jest tak czy inaczej, bo też pamiętajmy, że często dochodzimy do pewnych rzeczy sami, czy analizujemy, co było przyczyną na przykład danej usterki, tak się dzieje w samochodach i wyciągamy z tego wnioski, próbujemy wtedy przeciwdziałać. Więc wracając do tych akumulatorów, naprawdę mi zależy na tym, żeby była marka, czy też był akumulator,
który do tego typu zastosowań będzie naprawdę bił na głowy konkurencję. No, biorąc pod uwagę na jego parametry, to aż nie do wiary, że to tak może być. Wnosiły mi się trochę ten... No więc ta masa dobrze o nich świadczy. Jeżeli będzie to rzecz fajna, to myślę, że wiele osób będzie miało z tego pożytek, nie tylko w samochodach. I ostatnia rzecz, na którą ludzie mnie pytali po tym naszym wspólnym krótkim występie. Pytali się, czy pan Adam Klimek jest taki sam w rzeczywistości jak w telewizji. Jest taki sam, z jedną drobną różnicą, że czasami jak siedzimy przy stole, to czasami używamy przecinków. Tak, no bo jesteśmy ludźmi, to nie jest tak, że... Zresztą to by dużo gadać. Mam zamiar uruchomić pewne rzeczy, żeby mieć większy dostęp do ludzi, bo jednak poznawanie ludzi, poznawanie ich samochodów to jest coś, co mnie cholernie cieszy. Chciałbym to robić całe życie. I to nie jest tak, że my się tu otaczamy murem ochroniarzy. Nie ma muru. Nie ma czegoś takiego. Zresztą też castingi, jak były swego czasu, to część z was pewnie była na takim castingu, a przynajmniej była zaproszona. Więc naprawdę nam zależy na tym, żeby po pierwsze... Ja, żebym miał z tego fan, że spotykam tych ludzi, bo kocham to robić, poznawać ludzi i to, co oni mają w swoich samochodach i czerpać od nich wiedzę i energię, ale również to jest taki ukłon w stronę świata, bo pamiętam po pierwszych programach dużo osób odezwało się ze świata i mówią, wow, jakie wy macie samochody. Naprawdę Polak nie był kojarzony z człowiekiem, który będzie dbał o takie dobra motoryzacji. I myślę, że ten program też tam się małą cegiełkę wrzucił do tego, żebyśmy trochę byli lepiej postrzegani w świecie. No i też myślę, że parę osób się zainspirowało tym. Nie, ja w ogóle jestem zainspirowany spotkaniem z tobą, w ogóle jestem zainspirowany tobą i powiem ci, że mi dałeś dużo do myślenia. Jestem ci mega wdzięczny w ogóle, że miałem okazję odebrać od ciebie telefon. Żaden problem. Zresztą też Robert jest dobrym przykładem na to, że tutaj nie ma jakiegoś wybierania po znajomości, bo tak niektórzy też to... Nie znaliśmy się, jak Mieszko zadzwonił i powiedział, że słuchaj, dzwoni taki pan Adam Klimek, nie? I w ogóle ten. Ja mówię, kurczę, no to dawaj mu telefon do mnie obowiązkowo. Tak, no to ja mówię, ja bardzo chętnie bym poznawał ludzi, zresztą też ludzie pytają, czy oglądam gdzieś tam na YouTubie filmy. No moje życie trochę nie pozwala mi na to zawodowe, ale jak mam gdzieś tam okazję, to sobie coś przejrzę i sam też potrafię wyciągnąć wnioski. Stąd też telefon do ciebie. To nie jest przypadek, że byłeś pierwszy na liście, który odebrał, tylko wiedziałem, że chciałbym cię poznać. No to po prostu taka Adam, sytuacja. Jeszcze raz ci dziękuję, bo to jest, słuchajcie, kurczę, mega ważne dla mnie. No i słuchajcie go, ma rację, jeżeli chodzi o akumulatory, jest najważniejszy w życiu. Akumulator jest najważniejszy. Pozdrawiamy serdecznie z Warszawy. Cześć. Cześć. Potrzebne ci wsparcie, wyniki diagnostyki, no burba tujer i do układu elektryki, testy jakości najlepszej techniki, zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki. Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać, przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać, w poszerzaniu świadomości o ich jakości, terminologia długowieczności. No to master akumulator, twój nawigator, defibrylator, on wyjaśni ci tą kwestię, jak zbudowane są i działają różnego rodzaju baterie. No to master akumulator, twój nawigator, defibrylator, rozjaśnia mitologiczne brednie i nie pozwoli ziomuś, abyś wybrał błędnie.